będąc wstydliwym człowiekiem, akurat w tej kwestii się nie wstydzę. Ja zdawałem maturę ustną z języka polskiego z interpretacji pana tekstów. I pamiętam, że na maturze zapytano mnie, czy uważam, że w tekstach Kazika Staszewskiego potrzebne są wulgaryzmy. Powiedziałem, że bardzo. Żeby nacechować wypowiedź, żeby nacechować piosenkę. Ma pan swój ulubiony bluzg? No ja myślę, że tak jak każdy z nas, słowa kurwa na przykład używam jako znaku przystankowego. Mam takiego kolegę, Bogusia Wyparły, reprezentacyjnego bramkarza już byłego, który potrafi skonstruować pięciowyrazowe zdanie z użyciem trzech słów kurwa, co jest w ogóle mistrzostwem świata. To należy do estetyki każdego języka w ogóle, nie? O ile się nie mylę, to byłem pierwszy, który w ogóle to do muzyki popularnej w naszym kraju wniósł. Jeśli chodzi o znak przystankowy w pana życiu, chciałbym nawiązać tutaj do Świadków Jehowy. Pamięta pan ten okres? No pamiętam bardzo dobrze, on długo trwał. To się zaczęło w 81 roku, jak stan wojenny wybuchł. Ja byłem wtedy mocno zdruzgotany w ogóle wprowadzeniem stanu wojennego. Naszła mnie dosyć mocna depresja w tej kwestii, nie? I wtedy pojawili się Świadkowie Jehowy, którzy powiedzieli, że nie, że to w ogóle to są jakby konflikty dotyczące tej czy innej strony szatańskiego porządku rzeczy, nie? Natomiast przed nami stoi jakby inna idea osiągnięcia życia wiecznego i raju na ziemi, nie? Po kilkunastu miesiącach zacząłem czynnie uczestniczyć w ogóle i w głoszeniu Słowa Bożego, i w zebraniach, i w ogóle we wszystkich rytuałach, których jest niewiele u Świadków Jehowy. Ale rozumiem, że też pan brał udział w tym chodzeniu po domach. Tak, tak. Chodziłem jako, znaczy nie jako głoszący, tylko jako pomocnik tak zwany, ponieważ nie byłem ochrzczony jeszcze, nie? I to trwało dobrze za 4 lata. I to i Piotr Gwieteska, i Jacek Szymoniak też razem ze mną. Zacząłem wyczuwać, że to nasze granie to jest tak nie do końca dobrze widziane w ogóle, nie? Co innego, gdyby to było źródłem naszego zarobku, gdyby to było naszą pracą. W końcu Michael Jackson pochodził z rodziny Świadków Jehowy. Prince był Świadkiem Jehowy. Zresztą taka dykteryjka śmieszna, że podobno chodził i głosił Słowo Boże z ochroniarzami, nie? W wolnym czasie należy się skoncentrować na głoszeniu Słowa Bożego, a nie na graniu. A to było nasze hobby, nie? Ja byłem wtedy studentem, byłem na utrzymaniu mamy, ale Piotrek pracował i tak dalej. I zaczęto delikatnie na nas naciskać, żeby przestać grać. Ja zbyt ukochałem muzykę po drodze, żeby mi było stać na to, nie? Piotrek i Jacek sobie pozwolili na to, przestali grać w kulcie, ochrzcili się. Ja tyle odwagi nie miałem i myślę, że dobrze, że tyle odwagi nie miałem. Czy my pana kiedyś zobaczymy na jakiejś ściance albo w programie Kuby Wojewódzkiego? Kuba Wojewódzki, którego znam prywatnie, i którego kiedyś ceniłem i lubiłem, bo był nawet miłym kolegą. Prosił mnie nawet do tego stopnia, żebym przyszedł, że będę wiedział, jakie pytania będą mi zadane, ale jednak nie. Także na ściance pewnie się może od czasu do czasu raz w roku czy raz na 2 lata pojawię, ale do tego typu programów na pewno nie będzie okazji mnie zobaczyć. Aha. A co się stało z Kubą Wojewódzkim po drodze, że gdzieś tam się panowie poróżniliście? Nie, myśmy się nie poróżnili, to nie była jakaś przyjaźń czy jakaś bliska znajomość. Nie? No, ja go ceniłem, fajną gazetę robił ten Brum. Był fajnym dziennikarzem muzycznym, bardzo często krytycznym w ogóle wobec wielu rzeczy, przed którymi inni klękali, i nagle stał się takim jakimś niepoważnym błaznem telewizyjnym, nie? I tego przepoczwarzenia kompletnie nie rozumiem. Panie Kazimierz, do klu rozmowy. Jednak tą tajemnicę lekarską drążysz.
tutaj bar Janusz. Proszę. Tak jest, zapraszamy. Z kim nie poszedłby pan na piwo? Z kim nie napiłby się pan piwa? Ja w ogóle generalnie za piwem nie przepadam. Ja jestem alkoholikiem, który woli mocniejsze rzeczy, nie? To właściwie koniec końców, to z każdym można pójść, no. A z kim się najfajniej pije w polskim showbiznesie? W polskiej branży muzycznej? Z kim miał pan okazję? No koledzy z Acid Drinkers byli, są całkiem sympatyczni. Poza tym, wiesz, minęły takie czasy. Ja mam 54 lata już obecnie, nie? Więc takie melanże, które miały miejsce 15 czy 20 lat temu, już są generalnie coraz rzadsze, nie? I tak najchętniej to tak sobie sam kupię jakiś napój, poczytam książkę, wypiję ten napój do snu i jest dobrze, nie potrzeba mi towarzystwa. A miał pan okazję na przykład z Kukizem? Nie. Nie, a chciałby pan? Ja go bardzo, bardzo słabo znam. On był strasznie mocno zaangażowany w te jednomandatowe okręgi wyborcze. Mówi, Kazik, musisz mi pomóc, musisz do mnie dołączyć. Ja wyraziłem swoją jakby niechęć do tego typu angażowania się. Mówi, tak, kurwa, mówi, bo wy to wszyscy jesteście tacy, a nie inni. Mówi, ta monarchia ma być, tak, coś tego, wiesz. I taki zdezawuowany zostałem w ogóle przez niego. Odniosłem wrażenie, że jest to dosyć ponury człowiek, bez poczucia humoru, a jak świętej pamięci Wojtek Przybylski mówił, poczucie humoru jest najważniejszym wyznacznikiem inteligencji. Odpowiadając na twoje pytanie, na pana pytanie, bo nie wiem, bo to takie formy, ja tutaj bezwiednie na to, przeszedłem. By mi bardzo tak, miło. Tak, na to się napijmy. Może bez brudzia, ale... Bez brudzia. To nie, chciałbym się chyba z nim napić. Twoja ulubiona piosenka kultu, taka, która... Po pisaniu tekstu, muzyki, powiedziałeś, kurwa, to jest dobre, to jest to. No wiesz, generalnie każdą piosenkę, jak się wypuszcza, to jest dobra, no tak dla ciebie samego, ale mi się cały czas podoba Konsument najbardziej. Mm-hmm. To jest taki numer, który ma groove taki jak trzeba, ciężki. On może trwać 3 minuty tak jak trwa, ale może trwać i tak jak na tej nieudanej naszej płycie koncertowej tam może trwać i 8 minut, mm-hmm, nie? A mm-hmm. Może trwać i 20. Pamiętam na dawno, dawno, dawno temu na festiwalu Marchewka graliśmy go w wersji 20-minutowej w ogóle takiej. I też było dobrze, nie? Kult myśli o emeryturze? Nie. Ja w ogóle nie myślę o emeryturze, ponieważ paradoksalnie mimo swoich 54 lat czuję się dosyć młodo, nie? Nie wiem, z czego to wynika, nie? Ostatnio sobie tak myślałem, że to wynika z wychowania bez ojca, nie? Mój ojciec zostawił nas, jak miałem 4 lata, jak miałem lat 9, to umarł. I wobec tego właściwie każdy człowiek, w którym znajduję choćby odrobinę autorytetu w ogóle pod jakimkolwiek względem, wydaje mi się kimś starszym w ogóle, nie? Wydaje mi się mentorem moim w ogóle. Jeśli chodzi o metrykę, to powinienem myśleć właściwie o końcu służby, jakby tego nie nazywać. Niemniej nie czuję się, żebym musiał kończyć w ogóle. Jakoś nie czuję się. No, do pierwszego jakby takiego tąpnięcia zdrowotnego, oby ono jak najpóźniej nastąpiło, to dalej jest zabawa. Wiesz, granie muzyki, bycie w zespole, ja mam to ogromne, ogromne szczęście, że mi się udało, nie? Ja na przykład jeżdżę na narty z takim towarzystwem w ogóle inżynieryjno-technicznym. To są wszystko umysły ścisłe i w ogóle panowie, którzy naprawdę zapierdalają potwornie w ogóle. 12 godzin, 14 godzin na dobę na jakichś dużych generalnie budowach. No i jak jedziemy gdzieś tam na narty, do Francji przeważnie, to ten cały samolot polskich turystów w ogóle kojarzy, no bo widzą mnie, że to kult jedzie w ogóle, nie? Oni są tak uszczęśliwieni w ogóle, że ich biorą za muzyków w ogóle i tak dalej, nie? Że myślą, tak się jednego pytają, o naszym grasz? On mówi, ja gram na basie, nie? Tam w ogóle jest taka radocha, że naprawdę czuję się wyróżniony przez Boga, ile taki istnieje, i przez los, że ja doprawdy mogę to robić, nie?
Zobaczymy cię jeszcze kiedyś albo w Skurczu, albo w Eldupie. O ile Eldupa będzie mnie w jakiejś tam chwili potrzebowała, to jestem na każde zawołanie. Zawsze powtarzam, że Eldupa się nie rozpadła, nie? A w Skurczu zawsze, no. To jest wybitny zespół filmowy. Ale to Krzysiek nam, doktor Yry nam zdradził, że pana rola jest taka rola jak w South Parku Keniego. Kazik zawsze ginie. I to zawsze na początku. Tak? No to, a ja nawet tego nie zauważyłem. Bo ostatnio mnie do filmu zaprosił Łukasz XI. I on jakiś film o wikingach kręci. Ja tam mam też brać udział i też mam zginąć na początku. Tak, tak. Także to by się generalnie zgadzało. Zgadzało. Kazik, ostatnie pytanie. Czyste, proszę się nie przejmować. Nie wiem, taki rekwizyt do wywiadu. Jak powstają twoje teksty? Ale nie dam rady sięgnąć przez bar, nie? Słuchajcie, jak powstają teksty? Mam się nadstawić do zakurwienia. Nie, no tam... Na koniec w takim bądź razie, żeby nie używać tych zakurwić z laczka i poprawić z kopyta, taką dykteryjkę mogę jakby przypomnieć. Andrzej Krzywy z Demono kiedyś, który jest swoją drogą niezwykle sympatycznym człowiekiem i myśmy tam z Demono w ogóle grali w latach 90. kilka koncertów wspólnie i autobusem takim jeździliśmy razem, nie? I on kiedyś do mnie mówi tak, mówi, chodź, usiądź ze mną, nie? I mówi, słuchaj, powiedz mi, jak się pisze teksty, nie? Ja mówię, kurwa, no... No jak się pisze teksty, no mówię, no tak siedzisz, mówię, bierzesz długopis, no i piszesz, nie? On tak mówi, kurwa, mówi, bo ja siadam, biorę długopis i nic, kurwa. I po prostu to jest taka rzecz, w ogóle której się nie da opowiedzieć, nie? Na przykład mój syn młodszy, który od maleńkości po prostu przepięknie rysował. On uważa, że każdy tak umie, nie? Ja też uważam, że każdy by tak umiał pisać teksty, tylko ludzie się wstydzą po prostu, nie? Ludzie się wstydzą po prostu przelać, powiedzieć publicznie w ogóle coś, co im się w głowie ułożyło. Ja, będąc w wielu aspektach swojego życia, będąc wstydliwym człowiekiem, akurat w tej kwestii się nie wstydzę. Wiesz, zawsze miałem kłopoty z płcią przeciwną w ogóle. Odezwanie się do dziewczyny to do dzisiaj w ogóle jest dla mnie droga przez mękę, nie? A jednocześnie potrafię wyjść na scenę i zasunąć takie rzeczy, co do których jestem przekonany w obliczu kilkusetek ludzi, nie? Kazik, bardzo ci dziękujemy za spotkanie. Ja ze swojej strony życzę, żeby jeszcze tyle samo płyt i tyle samo lat na scenie. No tyle samo lat to już chyba nie będzie, bo bym wtedy miał lat 35 już, to czyli 54 to by... To jeszcze się da. 90 parę. No, Władysław Bartoszewski dawał czadu do końca. Prawda?